po 9. Grażyna Łobaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. Sławomir Kornas, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, mimo tak wczesnej, mało artystycznej pory. Ale ja już jestem po śniadanku na przykład. A, dobre śniadanko w Katowicach, dobrze dobry, karmią? Bardzo dobrze. Herbatka smakuje? Przepyszna. No to wszystko się zgadza. Wczoraj koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem w Nosprze, wyprzedany od dłuższego czasu. Jak się grało? No tak, jak sugerować się można tym faktem, przez sprzedaży właściwie, to ludzie oczekiwali tego koncertu. Mhm. No i zakończyło się owacją nastającą przykrą, to znaczy niezręcznie to nam mówi właściwie, ale tak, takie były fakty. Nie lubicie się chwalić owacją na stojąco? Znaczy właściwie też nie powinnam tego mówić, ale zazwyczaj tak się zdarza, że kończy się owacjami na stojąco. Rzadko kiedy, no, właściwie nie pamiętamy chyba, że tak, tak się nie skończyło. Pani Grażyna, pani pamięta swoją pierwszą owację na stojąco? To się, takie rzeczy się zapamiętuje? Nie, nie. Bo teraz nie. Rozumiem, że to jest rutyna, każdy koncert. W tym wieku pamięta się ostatnią rzecz, ale pierwszą. Jak to jest, czy kto przychodzi na te koncerty i czy publiczność domaga się przede wszystkim starszych piosenek i jak reaguje na te nowsze? Mam odpowiedzieć? Czy bardzo to, proszę. Bardzo dobrze ci idzie. Także mnie się wydaje, że oni są bardzo ufni i wierzący, znaczy przychodzą do, wiedzą na co przychodzą, czyli my ich nie oszukujemy. Daj im to, co jest, czego mogą się spodziewać, czyli dobrych tekstów, bo oni i tak jakoś podpisują się pod te teksty i pod to, co robimy, bo przychodzą na koncerty, wydają własne pieniądze ciężko zarobione i przychodzą, aby oddać nam swój prywatny czas. I oni są otwarci. My tak samo. Bardzo często nie mamy takiego jakiejś sztywnej ramy programowej. Na kiwkę, że tak się brzydko wyrażę, na kiwkę orientując się, jaka jest publiczność i jak kończymy, czy bardziej smutno, z znakiem zapytania, co dalej, co jutro, albo na wesoło, to się robi już na jedno spojrzenie. A ta kiwka to jest ciekawa rzecz. Jak wygląda kiwka, żeby zagrać brzydkich na przykład? Nie, ona jest w programie. Tak, a dobrze, czyli pozaprogramowe rzeczy to na kiwkę. Kto komu kiwa, jak to wygląda? Kiwamy sobie nawzajem po prostu, bo nie ustalamy tego wcześniej, kto będzie kiwał, aha, ale kiwamy, nie nam to kiwanie idzie, także to jest element też pewnego koncertowego show, jak najbardziej. Sławek, tak. Zespół nazywa się Ajagore? Bardzo dobrze przeczytałeś, odszyfrowałeś tę nazwę, mam nadzieję, dobrze. To jak długo towarzyszycie pani Grażynie, bo to jest współpraca nie taka świeża przecież. No nie, dla nas zawsze świeża, powiem tak. Pod względem czasowym oczywiście, kalendarzowym. Tak. Każdy koncert jest w zasadzie świeży, to tak jakbyśmy się spotkali po raz pierwszy, ale to już trwa chyba z 9, no niebawem chyba będzie okrągła rocznica, z 10 lat niebawem nam stuknie. Jak widać, chyba pracuje nam się nie najgorzej, jesteśmy kolegami, także... Pani Grażyna nie zaprzecza, więc chyba... Tak, no... Nie, my już nawet na ty jesteśmy dobrze. A, no nawet! Od pewnego czasu, co prawda. Od niedawna, ale jesteśmy, tak. Wasza najnowsza wspólna płyta to Sklejam się. Co to za album? No tak jak mówię, muzykę trzeba i posłuchać. Nam trudno odpowiedzieć, raczej to słuchacz powinien odpowiedzieć w razie pytania takowego. Płyta jest inna niż do tej pory, które nagrywałam, bo jest bardziej nowoczesna po prostu. Znaczy niby jestem ja, ale ubrana w nowe ubranko. Ubranko na czasie, nawet powiedziałabym modne. A Krawcy to właśnie zespół Ajagore, tak? Dokładnie tak. Bo wszystkie aranżacje to muzycy z grupy Ajagore. Jak mógłbym coś wtrącić, to jest taki zestaw niepretensjonalnych piosenek z dobrym tekstem. Ja to tak to sobie na własny użytek nazywam. A mogę wykorzystywać, bo to ładne, niepretensjonalne piosenki z dobrym tekstem. Tak, bardzo proszę. Dziękuję. No to posłuchajmy, Sklejam się. Tak ta płyta się zaczyna. Grażyna Łobaszewska, Ajagore. Do rozmowy w Radiu Katowice. Wracamy za chwilę. Radio Katowice.